Jesteśmy kilka sekund po spotkaniu Raków Gryfy Wejherowa, jak zwykle dramatyczna końcówka, mecz zakończony remisem. Jest z nami były piłkarz Rakowa, obecnie Gryfa Wejherowa, Przemysław Mońka. Witam serdecznie. Jak ocena tego dzisiejszego spotkania? Wy też walczycie o życie, o wszystko. Tym wynikiem dobiliście też częstowski Raków. Tak można powiedzieć, ale samych siebie również, także nie patrzyliśmy tutaj na to, żeby dobić Raków czy nie. My przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, bo wiemy, jaka jest nasza sytuacja i za wszelką cenę chcieliśmy wygrać. Niestety nie udało nam się, to graliśmy do końca. No cóż, zremisowaliśmy, to jest jedyne, co tutaj dzisiaj wywozimy stąd. Wynik pozbawiał was już całkowitych szans na koniec przed dwoma ostatnimi kolejkami? Żeby utrzymać się do tego premiowanego miejsca, które nam zapewnia utrzymanie. Nie wiem, jak są dzisiaj wyniki, ale chyba tak. Nie wiem, jak to dokładnie trzeba policzyć, ale nie mam teraz głowy do tego, żeby się tym zajmować za bardzo. Jak tak dosłownie w 2-3 zdaniach oceniasz to, co dzieje się z Rakowem Częstochowa? Bo znasz bardzo dobrze tu realia naszego regionu, Rakowa. Drużyna, która praktycznie w przerwie zimowej nikt nie dawał, każdy by postawił pieniądze, że jednak awansujemy. W końcu tylu latach tułaczki, jednak okazało się odwrotnie. Seria porażek i to druzgocących. Co według ciebie jest główną przyczyną tego? Ciężko stwierdzić. Jakby popatrzeć wstecz, to jednak nie pierwsza wiosna. To już jest taka, gdzie te wyniki są gorsze niż były na jesień i parę lat wcześniej też tak było. Ciężko stwierdzić, gdzie jest przyczyna, czy to jest w przygotowaniu fizycznym, czy to tylko po prostu w głowie gdzieś siedzi i przy jednej, drugiej porażce po prostu już gdzieś tam ciężko było się podnieść i spróbować jeszcze się włączyć, gdzie przeciwnicy zaczęli wygrywać i ta przewaga najpierw zaczęła maleć, a później to Raków już miał coraz więcej punktów straty do drużyn, które tam są na tych premiowanych miejscach. Tutaj najlepiej, nie wiem, chłopaki, trener, sztab, zarząd, to myślę, że oni wiedzą i ciężko powiedzieć, ponieważ osobiście mnie tutaj nie było i ja tylko gdzieś tam jakieś wyniki obserwowałem, czy jakieś skróty, bramki. Na koniec jeszcze powiedz, jak to się stało, że znalazłeś się w Wejherowie? Tak, gdzieś tam. Już wcześniej, przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego były rozmowy, że być może opuszczę tutaj Raków, żebym był na to powiedzmy gotowy, że zaczynam tutaj okres przygotowawczy i tak dalej, ale gdzieś tam rozmawiałem z trenerem i wspólnie podjęliśmy decyzję, że lepiej dla mnie będzie, jeżeli odejdę i pójdę do drużyny, gdzie będę mógł przede wszystkim regularnie grać. Także to była wspólna decyzja i myślę, że dla każdego jednak ona wyszła na dobre. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.